Dzisiaj nareszcie porozmawiamy sobie o retinolu. Zabieram się do tego filmu jak pies do jeża. Obiecałam wam nagranie takiego odcinka już dawno temu, ale jakoś nie mogłam wszystkich notatek pozbierać do kupy, ułożyć sobie w głowie wszystko tak, jak chcę, żebyście usłyszeli, i to następuje właśnie dzisiaj. Powiem jeszcze tutaj, że jako, że ja nie jestem ekspertką, nie będę tutaj używała żadnej terminologii używanej przez profesjonalistów, będę tutaj skupiała się na faktach, czy kosmetyk działa, dla kogo on jest przeznaczony i co on w ogóle może zdziałać dla waszej cery. Wyjaśnię, co to jest w ogóle retinol. Wszyscy o nim mówią, na pewno nieraz słyszeliście ten termin, ale tak do końca nie wszyscy wiedzą, co on oznacza. Retinol to jest najczystsza forma witaminy A. I przy tym zostanę. Na witaminę A składają się jeszcze inne komponenty, ale o tym możecie przeczytać już w internecie, nie będę tutaj się na ich temat rozwodziła. Normalnie nasz organizm sam potrafi wytworzyć sobie witaminę A dzięki spożywaniu różnego rodzaju pokarmów, chociażby marchewki, która ma beta-karoten, ale z upływem lat, z przybywaniem kolejnych lat na naszej metryce, ten proces powstawania witaminy A w organizmie słabnie. Stąd też pojawiają się pierwsze zmarszczki, skóra nie jest tak jędrna, jak była 10 lat temu, i wszystko, co idzie właśnie w myśl procesu starzenia się. Wierzchnia warstwa naskórka, czyli te wszystkie obumarłe komórki, nie są tak szybko usuwane już z powierzchni właśnie skóry. Komórki zdrowe nie są tak szybko produkowane. Warstwa żywych komórek jest o wiele cieńsza jak ta warstwa naskórka, która jest zrogowa ciała, i stąd też właśnie występują bruzdy, które nazywają się zmarszczkami. Retinol pomaga pozbywać się tych wszystkich obumarłych komórek o wiele szybciej. Co za tym idzie, pomaga uwydatnić te młode, świeże komórki na powierzchnię skóry i ta skóra wygląda o wiele, wiele zdrowiej. Dodatkowo ta warstwa komórek żywych jest pogrubiona, gęstość skóry się poprawia, wygląda ona zdrowiej, no i młodziej. Jest on także odpowiedzialny za wytwarzanie kolagenu, a kolagen, jak wiadomo, także pełni bardzo ważną funkcję, jeżeli chodzi o zdrowy i jędrny wygląd skóry. Wiecie co, będę musiała go zdjąć tutaj z łóżka, bo niesamowicie mi przeszkadza i nie mogę się skupić na tym, co do was mówię. Dobra, już jest lepiej, teraz siedzi naprzeciwko mnie. I co, masz do mnie wyrzuty? Że cię zgoniłam? Dobra, wracając do retinolu. Jeżeli pójdziecie do jakiejkolwiek drogerii kosmetycznej, spojrzycie na kremy, czy ogólnie pielęgnację, która jest przeznaczona już do walki ze zmarszczkami, zauważycie, że retinol znajduje się w większości składu tych kosmetyków. Koncerny kosmetyczne dobrze tutaj wyczuły temat, aby uwzględniać ten składnik w swoich produktach, bo on rzeczywiście działa. Ale tutaj nasuwa się kolejne pytanie, czy wszystkie produkty, które zawierają w sobie retinol, tak samo będą działały. W składzie kosmetyku pierwszych 6 do 7 komponentów to są te składniki, które rzeczywiście mają jakiś impact, większy impact na waszą skórę i będą ich działanie będzie widoczne podczas używania. Reszta komponentów, która znajduje się poza tą siódemką, owszem, będzie miała wpływ na waszą skórę, ale to już nie będzie na tyle widoczne bądź znaczące dla samej cery w sobie. Czyli reasumując, jeżeli retinol znajduje się jako trzeci od końca, nie zawracajcie sobie głowy, bo on bezpośredniego działania na waszą skórę raczej nie będzie miał. Kiedy zacząć używać retinolu? To jest kolejna sprawa, która myślę może nurtować wiele osób. Nie znam jednoznacznej odpowiedzi dla wszystkich. Myślę, że jeżeli ktoś chce zacząć używać retinolu w młodym wieku, powinien skonsultować się z profesjonalistą, aby zasięgnąć opinii. Przyjęło się znowu, tutaj mówię ogólnie, nie mówię, że to jest zasada, że retinol najlepiej zacząć już stosować po 30 roku życia, aby pomóc tej skórze zostać młodą jak najdłużej. I to jest właśnie to, co ja zaczęłam praktykować. Retinol jest przeze mnie używany już od ponad 1,5 roku. Słyszałam o nim wcześniej, ale jakoś tak nie zagłębiałam się w ten temat i omijałam te wszystkie kosmetyki, które mają retinol w swoim składzie gdzieś tam
z daleka. I nawet kiedy już gdzieś tam zainteresowałam się właśnie witaminą A, stwierdziłam, że w moim przypadku będzie lepiej po prostu kupić sobie serum, emulsję czystego retinolu, aniżeli kupować produkty, które ten retinol zawierają w mniejszej bądź większej kondensacji. I tym sposobem na mojej półce z kosmetykami wylądował 1% roztwór retinolu, który jest zamknięty w takiej emulsji do buzi firmy The Ordinary. To już jest puste opakowanie, było ono w denku, w moim ostatnim denku, ale na potrzeby tego filmu właśnie zostawiłam, żeby Wam trochę o tym retinolu 1% także powiedzieć. Dlaczego tutaj wspomniałam z naciskiem na ten 1%? To jest emulsja, która jest, okazała się dla mnie, jednak trochę zbyt mocna. To stężenie retinolu w środku 1%, można by pomyśleć, to nie jest dużo, okazało się zbyt drażniące dla mojej skóry. Na początku używałam go codziennie, bo myślałam, że im więcej, tym lepiej. Kiedy moją twarz nawiedziła wylinka jak u węża, stwierdziłam, że to jest chyba za dużo i zaczęłam go używać 2 bądź 3 razy w tygodniu. Wdrożyłam go do mojej wieczornej pielęgnacji. I teraz, po wykorzystaniu całej tuby, kiedy mam do porównania kolejny retinol, który zaraz Wam pokażę, mogę stwierdzić, powiedzieć, że 1% tak, to jest dla mnie za dużo. Moja skóra widocznie nie potrzebuje aż takiej ilości witaminy A, bo jeszcze jest w bardzo dobrym stanie, jeszcze nie jest aż tak zdegenerowana przez środowisko i to jest po prostu za dużo jak na raz. Tak na marginesie wspomnę jeszcze, że jeżeli chodzi o pierwsze oznaki starzenia i walka z nimi, bardzo dobrze retinol jest także stosować tutaj na dekolt, jak i na zewnętrzną część dłoni, ponieważ upływający czas najczęściej u kobiet widać właśnie na dłoniach i tutaj na szyi i na dekolcie. Zauważcie, że jest wiele sławnych osób, które mają pięknie młodo wyglądającą twarz, pięknie wygładzoną skórę, a jednak dłonie i dekolt wołają o pomstę do nieba, bo tutaj już zabrakło pielęgnacji, więc aby tutaj właśnie nie było także widać naszego wieku, jeżeli chcemy go ukryć, to retinol także jest jak najbardziej wskazany. Skoro 1% okazał się dla mnie zbyt mocny, szukałam czegoś słabszego i także poszłam w ślady The Ordinary i kupiłam sobie retinol. Tutaj już z mniejszym skoncentrowaniem retinolu w tym płynie, ponieważ mamy tutaj 0,2%, więc to jest znacząca różnica względem poprzedniego opakowania. Ten występował w formie emulsji, natomiast tutaj mam retinol w formie płynnej i oczywiście słabszy, tak on się prezentuje. Kiedy zaczęłam go stosować, znowu tutaj podeszłam do tego produktu z ogromną rezerwą, ponieważ nauczona doświadczeniami z tym produktem, bałam się trochę ponownie mieć wszystkie te efekty uboczne stosowania tak mocnego retinolu, dlatego małymi kroczkami, raczkowaniem doszłam już do, myślę, takiego etapu, że wiem, że to skondensowanie retinolu w środku jest dla mnie jak najbardziej odpowiednie. Używam go 3 razy w tygodniu i znowu tutaj jest pielęgnacja tylko i wyłącznie wieczorna. Występuje mi łuszczenie twarzy, owszem, bo to jest naturalny proces, odnowy skóry, pozbywamy się starych komórek, natomiast nie jest on tak widoczny, żebym mogła nałożyć podkładu, bo będę miała wszędzie łuski skóry, martwych komórek na twarzy i jest to bardziej takie wyrównane i cały proces złuszczania jest o wiele łagodniejszy. Jak mój reżim pielęgnacyjny z użyciem retinolu wygląda? Tak jak już przed chwilą powiedziałam, używam go tylko i wyłącznie na wieczór, 2 bądź 3 razy w tygodniu. Dlaczego na wieczór? Raz, jest to, myślę, najbardziej odpowiedni czas dla skóry, aby się zregenerowała podczas snu. Nasz organizm nadal pracuje, zachodzi w nim mnóstwo procesów, o których nam się nawet nie śniło i przede wszystkim właśnie następuje głęboka regeneracja skóry. W nocy retinol ma także większe pole do popisu. Jesteśmy zrelaksowani, leżymy sobie, nie jesteśmy spięci, skóra jest zrelaksowana, odprężona i wszystkie składniki, które mamy na buzi, lepiej pracują, lepiej dają lepsze efekty, aniżeli jakbyśmy używali tych kosmetyków w ciągu dnia. Dwa, nie wystawiamy skóry na działanie czynników zewnętrznych, czyli wiatr, zimno i wszystko, co za tym idzie. No i oczywiście najważniejsze,
promieniowanie słoneczne. Przy stosowaniu retinolu, będę to powtarzała wszem i wobec, najważniejszą częścią całego reżimu, żeby retinol rzeczywiście działał, żeby pielęgnacja miała sens, jest stosowanie filtrów ochronnych. Kiedy usuwacie martwe komórki ze skóry, wystawiacie te młode, dopiero co powstałe, jeszcze pragnące życia od razu na działanie czynników zewnętrznych i na szkodliwe promieniowanie słoneczne. I bez żadnej ochrony cała idea używania retinolu nie ma tutaj racji bytu, ponieważ niszczycie sobie tą skórę jeszcze szybciej poprzez bezpośrednie niszczenie nowo powstałych komórek, więc trzeba je chronić, żeby jak najdłużej były młode, żeby miały czas sobie pobyć na tym świecie. Także naprawdę to jest najważniejsza rzecz, bez której codziennie nie wychodzę z domu i aplikuję filtr ochronny w ciągu dnia. Także. Witamina A jest przeze mnie aplikowana bezpośrednio na oczyszczoną i tutaj zaznaczam suchą już skórę. Bardzo ważne jest to, aby ta skóra rzeczywiście była już sucha, nie była wilgotna, nie miała żadnych innych wilgotnych, mokrych substancji, które mogą retinol przewodzić w głąb skóry szybciej. Retinol, dostając się bardzo szybko w głąb skóry, może nam ją podrażnić i stąd też może wyskoczyć zaczerwienienie. Dlatego zanim zaaplikuję retinol, upewniam się, że skóra jest rzeczywiście sucha, żeby on miał wolniejsze działanie, żeby miał ten czas na wchłonięcie się do skóry w swoim własnym trybie i żeby to wszystko nie było takie inwazyjne i agresywne, żebym nie miała po prostu wszystkich tych przykrych skutków ubocznych, których doświadczyłam już w przeszłości. Dla mnie jest to jeden z tych składników, które już na stałe zagościły w mojej łazience, oprócz kwasu hialuronowego. I od niedawna, co zresztą pokazywałam Wam na Instagramie, także wprowadziłam nowy kosmetyk, nowy produkt, peptydy, także do pielęgnacji buzi, ale o tym oczywiście dalekiej dosyć przyszłości, bo na działanie tego typu produktów trzeba trochę poczekać, to nie jest kwestia tygodnia, dwóch, żeby zobaczyć efekty, jakie otrzymujemy po ich stosowaniu, dlatego z peptydami dopiero rozpoczęłam swoją przygodę, ale właśnie w przyszłości wyczekujcie filmu związanego właśnie z ich działaniem. No i jeszcze kurzę się na ceramidy, ale tutaj muszę zrobić większe rozeznanie w terenie, większe rozeznanie w internecie i nie kupić jakiegoś dziadostwa, tylko to, co trzeba, ale o tym także już niedalekiej, niedalekiej przyszłości. I to tyle w kwestii retinolu w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że był on dla Was pomocny, dla osób, które zastanawiały się, czy rozpocząć jego używanie, czy nie. Dałam Wam trochę do myślenia, pomogłam Wam wejść w tą odpowiednią ścieżkę, abyście mogli nią dalej podążać. Wytłumaczyłam może Wam kilka rzeczy i jak ogólnie retinol zachowuje się na buzi. Jeżeli film dla Was był pomocny, oczywiście poproszę o łapkę do góry, a nie tylko ja, a i o ten Filemon, który tutaj mi cały czas przeszkadzał podczas nagrywania. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie znać, co sądzicie na temat takich filmów i omawianiu poszczególnych produktów, kosmetyków, a nie właśnie takich zbiorczych. Może zmienimy trochę format tego kanału. Dajcie znać, co w ogóle sądzicie na temat właśnie takich recenzji pojedynczych. That's it, to wszystko dzisiaj. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, pa, pa.